A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Cały czas ta sama sesja nagraniowa. Kontynuujemy sobie tutaj. Kamyczek mogę zostawić. Etap Rzeki Płomieni. To taki zaawansowany już etap, bo właśnie tutaj cały czas kontynuuję sobie rozgrywkę. Najemnik co jakiś czas pada. Fioletowe miksturki za często nie lecą. No ale jakoś brniemy w to wszystko, jest dobrze. Wielkiego niebezpieczeństwa nie ma, dla czarodziejki przynajmniej. Dla najemnika jest niebezpieczeństwo. Nawet bardzo często, trzeba się delikatnie wycofać. Portal sobie wezmę, ostatnio unikatowy pierścionek wpadł, nic wielkiego. Nie był to kruczy lód ani kamień Jordana. No nie ma łatwo. Dobra, tutaj mrożę. Troszeczkę te urdary, najemnik dostanie miksturkę. I mrozimy go. Taka mieszanka nam tutaj wychodzi, jeżeli chodzi o używanie umiejętności czarodziejki. No i zmierzam do piekielnej kuźni. Mam nadzieję, że runy już, znaczy że runa już obstawiona. Że coś fajnego do kolekcji, do trybu dziedzictwo się trafi. Za często takiej piekielnej kuźni na Helu nie ma, więc fajnie by było, żeby coś fajnego się trafiło. No z drugiej strony ta piekielna kuźnia na Helu tak samo często się na tych seriach trafia jak inne piekielne kuźnie, nie? Na pewno nie było żadnej odskoczni po drodze? Jakoś tak już długo idę? No nie było. Nie było żadnych rozwidleń, żadnych skrzyżowań. A to nie jest tak jak z Rzymem, że wszystkie drogi prowadzą do kuźni. O, tutaj nawet dobre miejsce. Do atakowania błyskawicami. Najemnik mikstura. Dobra, tutaj mrozimy. Podejdę troszeczkę. No i teraz zagadka, bo mamy jakieś rozwidlenie. Pójdę sobie... A nie, tutaj nie ma rozwidlenia. Myślałem, że to jakaś droga, a to tylko taki... cypelek wystaje. Dobra, robimy tych. Dobra, tutaj muszę to kontrolować, bo go szybko pojadą tymi pałami swoimi. Jednego nie mogę mrozić. O, ale najemnik go pojechał. Dobrze, dobrze. Sytuacja pod kontrolą. Jest. Okej, no wciąż nie ma żadnych rozwidleń. Co to ma znaczyć? O, tutaj będzie pewnie. Nie, no też nie. O, tutaj groźnie to wygląda. No tu się trzeba cofnąć, nie chcę walczyć ze wszystkimi naraz. Wszystkich nie pomrożę. Zobaczymy, ilu ich tu idzie. Jeden idzie, dobrze jest. No ale nie ma bossa chyba żadnego. Nie. Teleport! Pyk. No jak tak z jeszcze jednego można by wziąć. No dobra. Najemnik się przygląda. Leczą się. Przez chwilę mu nie zadawałem obrażeń. Było widać, że się leczą. Najemnikowi można by załatwić jakiś sprzęcior, który uniemożliwia leczenie się potworów. No, ale to ja nie wiem. Znacie taki hełm, który uniemożliwia leczenie się potworów? Coś tam było chyba, ale takie słabe było, nie? Co to było w hełmie? Było czy nie było? Nie, w hełmie? Jeżeli było, to coś słabego chyba.
Dobra, klepiemy dalej, zaraz trzeba będzie po manę iść. Dobra, czy dam radę jeszcze z tą moją maną porobić tę grupkę? Chyba tak, bo są te małe larwy, które mi trochę many odnawiają, jak je zabijam. Udało się, czaszka ze skazą. Wracamy. Czaszkondzia mogę zostawić. A, patrzcie na to, normalnie fioletowe miksturki się kończą. A też ostatnio jakoś bardzo nie zużywałem ich, więc to dobra wiadomość. Przynajmniej w tym odcinku. Bo w poprzednim trochę ich poszło. No i zobaczcie, tak robię ten czwarty akt i nie wiem, czy ja wbiję level tutaj w nim. W tym akcie. O, będzie rozwidlenie w końcu jakieś? Coś tu się szykuje. Dobra, delikatna wycofka. Co tu za mną biegnie? Robactwo. Może być. Dobra, fajnie by było te maszkarony porobić. Udało się. Jeszcze jeden w tle jest. Tak jest. Dobra, jak nie ma tych z pałami, to jest w miarę luz. Co nie zmienia faktu, że mana schodzi szybko. Dobra, więcej duchów. Mamy to. No, tu się trochę działo. Mniejszy talizman poleciał. Sprawdzę od razu. Dwa punkciki many. No na razie to będzie działało. Na razie mamy dwa do many. I jest odskocznia. No to musi być chyba ta kuźnia, co? No żadnych odskoczni nie miałem po drodze. A może nie będzie kuźni? Dobra, delikatna wycofka. Zgarnijmy ich tutaj. Najpierw robactwo pomniejsze. I maszkaron już przy okazji. Okej. Okay. To zgarnę. Dobra, możecie tworzyć dużo robali. Nie mam z tym żadnego problemu. Do tego ducha trzeba by załatwić. Tak jest. Czy tu jest jakaś elita? Nie. Jest po prostu bardzo dużo maszkaronów. Ale to nie szkodzi. Mógłbym mieć całą planszę w tych maszkaronach i na nich się ekspić. Za pomocą tej nowej błyskawic. Dobra. Poszło. No nie, no to nie jest kuźnia wciąż. Oho, idą. Okej. Do tego Urdala fajnie by było pojechać. Najemnik, mikstura. O, jest mana. Cyk. Dobra, w sumie to niepotrzebnie, a walczy w tym miejscu. A, zwłaszcza z takimi przeciwnikami, no ale dobra, jakoś tutaj już trzeba ich porobić. To nie jest burzowe drzewo, które muszę zostawić w końcu. Ty najemnik, to nie jest burzowe drzewo, możesz iść walczyć. Nie ma many, halo. No dobra.
Nie no, chyba ten level mi wpadnie, co? W tym akcie, czy nie? Już nie wiem, ja nie jestem tego taki pewien. Mimo tych pieczęci tam przed Diablo i dodatkowych bossów, to wcale nie byłbym taki pewny. Nie, proszę mi tu nie wysysać many takimi pociskami. O! Dobra, tu jest w ogóle jakieś przejście. No, sobie pójdę tutaj. Chociaż możliwe, że to prowadzi do punktu nawigacyjnego. Zobacz, chociaż może nie. Dobra, tu jest nawet niezła kontrola w tym miejscu. Mogę tutaj stać. No, chyba, że na mnie zaczną iść, to tak trochę gorzej. No, no dużo ich jest. Bardzo dużo ich jest. Będę miał teleport pod prawym przyciskiem cały czas. Chwilowo i tak mi się te błyskawice tutaj zbytnio nie przydadzą. Najemnik, miksturka. O, dobre miejsce. Dobre miejsce! Patrzcie, wszyscy mrożeni są. Tylko, że... O, dobra. Tak, sytuacja opanowana. Diabelska gwiazda dobrej jakości. Ale nie gwiazda Baranara. Huch. Długi łuk. Ile tu tego jeszcze jest? Dobrze. Mana się zwróciła. Kuźni nie widać. Dobra, delikatna wycofka znowu. Pozbądźmy się maszkarona. Okej. Okay. Łatwo. Latający topór. O! Tu może będzie kuźnia. Zobaczcie. Tam w lewo. To najpierw znowu wielka grupa urdarów się tutaj czai. To znowu sobie przypiszę teleport. Cyk. Trzeba to porobić. Mam jakąś manę? Mam tutaj. No ten najemnik nawet zaczął się trzymać wśród tych urdarów. Jakoś bardzo szybko go nie biją, ale... Jednak wolę go wycofać co jakiś czas. No nawet dobre miejsce było. Dobra, tutaj trochę pomrożę. No, jest nieźle. Grupka rozpuszczona. Fioletowej nie zużyłem. Witaj. No dobrze. No to chyba tam będzie kuźnia z lewej strony, co? W końcu. Uwaga, uwaga. Mamy kuźnię. No, teraz ostrożnie. Zobaczymy, z czym kowal wybiegnie. dobra, ma moc, ma niewrażliwość na ataki fizyczne i ogień. No to robimy go tym zimnem chyba. Chyba, że jakieś tam zaklęte zimno jeszcze mu dali. Najpierw urdar. Żeby się nie wtrącał tutaj. W tę walkę. Zaklęty ogień, kamienna skóra widmowe, uderzenie. Czemu on na mnie idzie? Proszę się bić z najemnikiem.
Ej, on będzie coraz szybciej się przemieszczał. Ej, on olewa najemnika, halo. O, już nie olewa. Zobaczymy, czy najemnik jest w stanie to wytrzymać. Żadnego pola statycznego nie używam. Chyba dostał dwie fioletowe już. Nope. A może jakieś takie fajne miejsce bym znalazł? O, nie. Jakby tutaj przyszedł. Ne. O! Tak, tam sobie stój. Tylko o coś tutaj zahacza ten grot, patrzcie. Jakoś tak coś... What the fuck? Nie no, dobra, idę po najemnika, ale on będzie szybko tracił to zdrowie na nim. Nie wiem, czy nie szkoda mi trochę, no ale dobra, jeszcze zrobię takie podejście. Ja tak czułem, że z tym kowalem tu mogą być problemy. No, żywotny jest skurczybyk. Dobra, no ale robimy go. Czego ci trzeba? Kowala nie zostawiamy. Potrzebujemy z niego lutu do rozbicia kamienia. Dobra, gdzie on jest? Hello. Może jednak by tam został? Chyba dostał fioletową, no dałem mu. No nie! Jesus, naprawdę. Może tu? Nie no, tutaj to mnie znajdzie. Gdzie on jest? Hello. To się tak nie uda. Jest za bardzo mobilny. Normalnie jak w Diablo 1, jakieś takie sztuczki dziwne. A, dobra, idę po najemnika jeszcze raz. Jedna fioletowa tutaj została. Dobra, wezmę dwie. No kończą się pomału. Diablo mnie rozgrywa tak strategicznie, pomalutku. Tutaj miksturki się kończą. Gdzie on jest? Tutaj mamy go. No nie chcę, żeby mnie klepnął tym młotem w głowę. Dodałem mu fioletową. O, psutet! Słaby. Cinqueda może niekoniecznie. Moc piekielnej kuźni już tak bardziej. Zobaczcie, gdzie ja wybiegłem z tym kowalem. Jaki kawał. No ale dobra, kowal zrobiony. Idziemy robić kuźnię i jest znowu postęp, jakby nie patrzeć. Pomalutku. Od postępu do postępu, od punktu do punktu nawigacyjnego. Od questa do questa i się to Diablo porobi w końcu. Dobra, trochę się cofnę. Najemnik się rozpędza też niesamowicie. Ledwo go wycofam teleportacją, on już jest po chwili przy nich. No i mamy to. Czy jeszcze tutaj coś chodzi? No chodzi. Chodzi, fruwa. Człapie. Ej, maszkarony trzeba porobić. Chyba za dużo tych identyfikacji już mam. Mana się sypie, dobrze. Walka o piekielną kuźnię.
No dobra. Piekielna kuźnia zdobyta. Zobaczmy, co tu się sypnie teraz. Czaszka poleciała, tyle wiemy na pewno. Lum! No szału nie ma jak na hel, nie? No ale dobra, no mamy luma. Słabiutko, jeżeli chodzi o runkę. Nie szkodzi. Zadanko wykonane, kolejny kroczek wykonany. Tak. Mały krok dla człowieka, ale dla karła normalny. Jak to się mówi. Okej. Dobra, mrozimy urdary, no i trzeba się dostać teraz na te kładki tam. Kurde, ja w tym odcinku planowałem Diablo porobić, ale ja nie wiem, czy ja dam radę. No ale nie, no już trzeba będzie, bo to będzie ostatni punkt nawigacyjny, już nie będę sesji nagraniowej przerywał przecież. Dobra, idę po miksturki. Najwyżej wydłużymy odcinek, trudno, w tym odcinku no musimy do tego Diablo dojść. Tak, tu jest wszystko ładnie, pogadaliśmy, zostawmy te kamienie. Czaszka do transmutacji. Runa Lum. No to jest druga runa Lum. A, no słabo wyszło, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tu jest w ogóle talizmanik, trzeba go sprzedać. Witaj. Handel. Miksturki. Ej, ta kasa mi się nawet tutaj, zobaczcie, kończy. Niedługo zasoby ze skrzynki trzeba będzie brać. No, jest! Punkt nawigacyjny. No i teraz te nieszczęsne kładki jeszcze trzeba porobić i wbijamy. Wbijamy do... Już tam do Diablo pomału. Do sanktuarium. No, jeszcze z tymi urdarami trzeba będzie się tutaj troszkę pomęczyć. Niestety. Nic z tym nie zrobimy. Dobrze, dobrze. Maszkaronów może być dużo. Dusicieli też może być dużo. Czyli w ogóle nie mieliśmy tych czarujących rycerzy na tej serii, tutaj na Helu. Na żadnej lokacji. No ale, ale będą. I to od razu tacy wymaksowani. Nie z jedną świecącą łapką, tylko z dwiema. O, dobrze jest. Nie sięgają najemnika. Mogę mrozić tutaj, w tym miejscu, fajnie. O, to też nawet nieźle wychodzi. Tak, nie muszę się wyteleportowywać z najemnikiem. Poszło. O nie, tu mi tutaj nie chciałem iść. No. Błyskawice idą w ruch. Urdar też obrywa od błyskawic. I talizmanik na rzece płomieni, bo w ogóle to jest areas 85, jakby co, nie? Sprawdźmy go. 12 do zdrowia, no nie jest źle, ja go nawet sobie będę tutaj miał na razie. Niech on sobie będzie. 579 zdrowia, szału nie ma. Ale z Energy Shieldem daje radę. Na Diablo będę miał ten talizman. Nawet jeszcze mogę sobie dodatkowy talizman wziąć. Tam mamy w skrzynce taki duży. Tak na Diablo. I jak nie zapomnę, to Fortunę Ghida mogę też wziąć na Diablo.
Dobra, ale póki co mana. Czego ci trzeba? Dużo many. Okej. No mam nadzieję, że tu żadnego ślepego zaułka nie będzie, ale... Kurde, nie, no chyba nie. Chyba mi się to nie zapętli, to chyba nie jest ten układ zapętlający. Nie widzi mi się siedzenie na tych kładkach za długo. O, wzmocnienie, widzieliście, w kupce czaszek. No i to jest dobre. Tak a propos fioletowych mikstur. Nie, jest dobrze, tylko teraz... A, no, okej. Dobrze idę raczej. Tak jest, maszkarony robimy. Coraz bliżej sanktuarium chaosu. Oh, nope, tutaj prawo, prawo. Tędy. Czekam na najemnika. Ej, no będzie może ten level jednak. Okej. Nowa. Nowa z wielkim zasięgiem. Proszę mnie tu nie bić. Najemnik mikstura. Jest okej. Damy mu taką większą po prostu, niech sobie tutaj to zdrowie uzupełni. No i wkraczamy do ostatniej, na ostatnią lokację aktu czwartego. No trochę się tu trzeba będzie jeszcze pomęczyć, ale dobra, już Olnot Pass, tutaj bronimy się w tej bramie. Najemnik, tylko nie za głęboko wchodź, tak? Jakkolwiek by to nie brzmiało. W ogóle jakiś bosior jest na starcie, dobra, porobię go, dam mu fioletową. Fajnie, żeby to wystał. Tak, wystał, wystał, z moimi miksturami dam mu jeszcze jedną fioletową. Trudno. Czyli tutaj taki strażnik bramy był. Ekipa jeszcze żyje. No ale szybkość rzucenia czarów jest spoko. No są gusi, bardzo żywotni. Miotacze burzy bezproblemowo będą padać. A jak tam z tymi rycerzami? Czy ja jakoś w miarę szybko będę ich robił, czy niekoniecznie? Wszystko się okaże. Co my tu mamy? No, miksturka fioletowa oczywiście nie poleciała, a zużyłem dwie na tej akcji. No i w ten sposób te fioletowe mi cały czas ubywają. Zamiast zapas się powiększać. No dobra, są rycerze. No, najemnik może szybko na nich schodzić. Sami rycerze od zimna będą padać szybko, gorzej... No gorzej, że cały czas te balrogowate istoty tutaj stanowią problem. Zużyłem kolejną fioletową. Od błyskawic. Oj. No, z tymi magami będzie problemik. Dobra, chodźmy po mikstury.
Z magami będzie problem. No i patrzcie na to fioletowe. Ostatni rządek. Wkraczam w ostatni rządek fioletowych tutaj. Pozdrawiam cię. Może dokupię trochę tych portali. Sanktuarium chaosu. No, z tymi będzie ciężko. Ładną odporność mają na błyskawice. Dobra, delikatna wycofka znowu. No fajnie by było nie marnować tych fioletowych, ale jak to zrobić? Częściej najemnika wycofywać. Bo wiecie, ostatni rządek to już jest ostatnia deska ratunku, że tak powiem. Kirys sobie wezmę na sprzedaż. Jakbym miał nawet częściej tracić najemnika, to trzeba na niego kasę zbierać. Może w pewnym momencie jednak będę chciał go stracić, żeby nie zużyć fioletowej. No się robi dosyć interesująco przed tym piątym aktem. Bo ten czwarty to jest jeszcze na spokojnie do porobienia. Ale z jaką liczbą fioletowych mikstur wkroczę w akt piąty, to jest dobre pytanie. W ogóle można tak przestrzeliwać? Nie można, nie? Ile tam tego jest? Dobra, cofnę się. Niech tutaj podejdą. Dobra. Klątwy różnego typu. Tutaj mogą być nakładane, ale nie żelazna dziewica. Dobra, no tutaj muszę z błyskawicami podejść. Cofnę się. Dobra. Najemnikowi zmniejszyli resy. Aha, teraz mu zmienili klątwę. Nie zdążyłem zobaczyć, jakie ma resy po obniżeniu. No ale tam delikatny nadmiar ma, nie? Dam mu czerwoną. Cofnę się z nim. Dobra. Żeby nie zużyć fioletowej. Może mi się to uda. Dobra, trochę się wyleczył. Tych trzeba porobić. Sługus to jest. No, mamy jakiegoś bossa tutaj. Najemnik dostanie fioletową. Znaczy czerwoną. Fioletową nie. Idę po mikstury. Miłego dnia życzę. Kirys przy okazji sprzedam. Kirys za 35 tysięcy. Dobrze. Czerwona za 500. Dobra, trzeba bossa rozpracować. I delikatnie zbliżyć się znowu do poziomu. Tu jest ten... Dwie niewrażliwości! No to najemnik będzie musiał za nim tu biegać. O nie, jeszcze więcej ich tu idzie. Dobra, trochę się cofnę, bo znowu go klepią. I to ostro. Miksturkę dostał, tu sobie uzupełnię. Co tu przyleciało? Jakiś duch może być. Jeden duch mniej. Podwójna niewrażliwość. Dobra, najpierw tego. Jeszcze te zaklęte błyskawice on ma. Tego najemnika biednego będzie prał. No nie ma łatwo. Dobra, o, pana jadu, dobrze. Dobra, wycofam się, dostanie miksturkę. Tutaj mamy zaplecze, mogę się wycofywać ile chcę. To pazik poleciał, to wezmę. O, dobrze, dobrze. Jak on tu... A, to będzie problem. Zaklęte zimno, zaklęte błyskawice. Ale dobra, ale szybko mu nawet zjeżdża. Jeżeli nie będzie uciekał jakoś często, fajnie by go było zagonić w jakiś róg. Ale to nie takie proste.
Ja sobie tego załatwię. Pomału. Tak. Tak, rzucaj mu te klątwy. Poszło! Myślałem, że to dłużej będzie trwało. Ale najemnik... jakoś go tu porobił. No ale to głównie dlatego, że ten bosiar przed nim nie uciekał jakoś specjalnie. Klątwę sobie zniosę. Dobra. No za mocno się nie posunąłem do przodu w tym sanktuarium chaosu. No ale tu się dużo działo. No ten boss był. No dobra. Teraz tutaj. Mamy te przewężenia. Tu mogę wystać z najemnikiem. Tu będziemy ich wprowadzać, klepać, jakoś to będzie szło. To jest ważne miejsce z takiego strategicznego punktu widzenia. To samo tam na dole. Manę bierzemy, idziemy od drugiej strony sobie tam oczyścić. Nie no, chyba będzie ten level jednak. Przed Diablo. Teraz tu. Ja mrożę. Najemnik klepie ostro. Gorzej tam później będzie znowu na tych otwartych przestrzeniach w tym sanktuarium. Najemnik mikstura. Najemnik mikstura. I trzeba po jakieś mikstury by zajść chyba. Znowu. No dobra, znaczy fajnie, że fioletowe nie schodzą. Jakoś tak zacząłem je oszczędzać, najemnika wycofywać. I trochę lepiej to wygląda z nimi, ale co nie zmienia faktu, że one wciąż nie lecą. Ok, zabiłem maga. To jest dobra wiadomość. No i fajnie. Teraz musimy opanować kolejne przewężenia. Tutaj super mrożenie wyszło. Idealna obszarówka. Najemnik mikstura. O, ten jest zagoniony wróg. Boss duchów. To nic takiego. Pomijając, że najemnik mi pada. Udało mi się go uratować. Ale nie no, bo z duchów to nie powinno być trudne. Dobra, dam mu miksturę, zatruli mi go i to jakoś tak mocno. Ta klątwa mi się nie podoba. Odporności, jakie są, każdy widzi. No ale tutaj... okej, no tego trzeba by załatwić. Tak. No i skupić się na tym duchu zaraz. Jeszcze jeden. Dobra, załatwiony. Może pójdę po mikstury leczące. Pozdrawiam cię. Dużo mikstur leczących, trochę many też dokupię. Tu mamy ten talizman. Niech on sobie lepiej będzie. Okej. Manę odnowiłem, najemnik dostanie miksturę już teraz. Fajnie, żeby to trochę podleciało tutaj do mnie. O, coś tam. No i fajnie by też było loot dostać z tego bossa, dlatego nie chciałbym, żeby on zginął w takim miejscu, gdzie tego lootu bym nie dostał. O, tutaj może być. Nie ma żadnej eksplozji, najemnikowi dam miksturkę, niech się tam pomału leczy, dobra i co? I nie ma fioletowych, tak? A nie, tu jest jeszcze bosior. A tutaj było dwóch bossów? What? Może było dwóch bossów? Wielkie berło bym wziął, ten kostur też bym sprawdził. Znaczy tak, sprawdźmy kostur. Kostur na sprzedaż na pewno. Dobra, zróbmy tak. Aha, to jest takie berło. Nieważne, to sobie wezmę. Manę sobie wezmę. Dobra, czyli to opanowaliśmy. No będzie level, będzie. Wezmę w to pole statyczne. Dobra, niech tu podejdą.
No coraz bliżej, zaraz znowu będę na otwartych przestrzeniach. No i trzeba będzie się wycofywać częściej pewnie. I będziemy robić pieczęcie. Okej, tutaj błyskawice, no spokojnie. Ja się odsuwa. Dobra, mamy go. Tego też mamy. Klątwa ujdzie, taka może być. No i właśnie te otwarte przestrzenie. Jest duch fajny, berserker. Może jakaś miksturka fioletowa? Nie ma. No, ja tu się delikatnie wycofam z najemnikiem. No, ale akt piąty to będzie jedna wielka skradanka. Przy ściance od punktu do punktu. Jak za starych dobrych czasów paladynem ta pierwsza seria. Też nie, no w sumie jak wpadła później ta lepsza zbrojka, nie było tak źle. Jak paladynem w pierwszym akcie, o! Tym pierwszym paladynem jeszcze przed trybem dziedzictwo, nie? Kościak na sprzedaż. Dobra, idziemy sprzedawać. Może zrobimy tak. O, dobra, wypiję to, wezmę ten kościak tutaj. Jeszcze może... Oj, nie, tak. Trzeba tego załatwić, skoro taki odosobniony tutaj jest. O, i teraz sobie pójdę. Przy okazji kupię zwoje portali, skoro takie masowo wyprztykałem przed chwilą. Co my tu mamy? 35 tysięcy, bardzo dobrze. 35 tysięcy bez identyfikacji, bardzo dobrze. I 35 tysięcy. No i tutaj ta kasa i tak było jej więcej w plecaku. No ale... portale dokupię. Miksturki dokupię. Idziemy dalej. No to będzie dłuższy odcinek. W tym odcinku trzeba porobić Diablo. Kapliczka, a ja sobie to otworzę tutaj, niech to będzie. Kapliczka, portali, spoko. Możliwe, że podczas walki Diablo często będę z niej korzystał. A Diablo pewnie często będzie ją chciał uwięzić w więzieniu z kości. No co też może być problematyczne w przypadku czarodziejki, ale spoko, będzie teleport pod ręką. Teleport i lodowcowy grot podczas walki z Diablo. O, tutaj tego dużo. No. Spokojnie. Ustawię sobie teleport. Tam mi się chyba nie przyda. Nowa. Za szybko. Okej, jeszcze ten. Z wezyrem problemów nie będzie, nie? Z Lordem Deceisem. Nie wiem. Powinno być spoko. Znaczy sam Lord Deceis no, będzie miał te odporności takie dobre, jak przeciętny taki właśnie no, plugawy pomiot, powiedzmy. Dobra, musimy go... O, dobra, spokojnie, troszkę się cofnę. Ogarniemy się. Najemnikowi nawet dam miksturkę. Jakiś taki szybki ten bosior tam, nie? Jakoś tak szybko spamuje tym wszystkim, żebym w pieczęć tu jeszcze nie klikał z rozpędu. Dobra, bijemy go. Przekleństwo, bla, 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 wyjątkowa szybkość, zgadza się. Mamy go. Nie ma żadnej jego eksplozji. Najemnik miksturka, ja miksturka niebieska i proszę ja was, fioletowe chcemy jakieś. No, to przecież nie ma tych fioletowych w ogóle. Sokolą maskę sobie wezmę na sprzedaż nawet. Coś się dzieje, czemu nie ma fioletowych mikstur? Może tak, ustawię sobie teleport i jedziemy wezyra, pomału. Może wezyr zostawi mi fioletową, łaskawie miksturkę, ha? Ha? Poproszę. Grzecznie proszę wezyra. Dobra, najemnik dostał czerwoną. No jest, taka mała.
łaskawie mi splunął taką małą miksturkę, znaczy no, tak, no taką małą miksturką fioletową. To weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy. Dobra, ta część porobiona. Ej, no wcale nie idzie aż tak wolno na tych otwartych przestrzeniach. No ale zobaczymy teraz. Kolejna odnoga. Lord the Seis. Są duszki, luzik. Duszki są mile widziane. Mana z duszków też. Pyk. Dobra, teleport będę utrzymywał pod prawym przyciskiem na razie. Znowu się wstrzymujemy. Teraz by się nowa przydała. Gdzie jest moja nowa? Tutaj. Tak, ten porobiony. Jak on tu sprytnie ucieka, ten mak. Dobra. Wycofka. Uzupełnienie many fioletowej, żadnej nie zużyłem. Mam nadzieję, że na diablo ich za dużo nie pójdzie, że jakoś będę to kontrolował. Najemnik to tam pewnie się szybko przewróci na diablo, sam będę musiał to robić. Zjedziemy mu polem statycznym zdrowie do połowy i później będzie bieganina. O, dymiąca kula, dobra, idę po manę. No, może to ta głowa jakaś fajna. 29 tysięcy jest nieźle nawet. Tutaj 35, burza z piorami, no. Może być. Dobra, przekroczyłem 500 000 kasy w plecaku. Czyli wróciłem do tego stanu jeszcze z trzeciego aktu, tak? Który to portal jest? Halo, ten? A, ten to jest ten, dobra. Dobra, mamy duszki, luz. Mamy duszki, mamy manę z duszków. I pieniążki, niech lecą. Fioletowe oszczędzam, kasy coraz więcej. Jakoś to idzie. Będziemy wypuszczać Lorda de Seisa. O, wiem, otworzę portal, wrócę tamtym portalem i od tej strony go porobimy, co? Tak dla bezpieczeństwa. Bo to, żeby mi z jakimś wielkim speedem i z jakąś dziwną aurą tutaj nie wskoczyli na twarz od razu. Taka zagrywka, czyli tutaj, tutaj i tu wchodzimy. O! A się zdziwią, co? Jak taki Astarion na skradaniu gdzieś od tylca. Dobra, to tych sługusów to bezproblemowo zimnem się porobi, a samego lorda później nową trzeba będzie jakoś tam zagonić gdzieś w róg i damy radę, nie? Dobra, miejmy nadzieję. Aj, nie podoba mi się ta klątwa. Dobrze jest, bez fioletowej. Okej. Okay. Zejdzie mu ta klątwa? Jakąś inną mógłbym mu rzucić. Dobra, to aha, taką mu rzucił. No. A jeszcze jeden. Mhm. Nie ma obstawy. Kamienolgo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 g
zimno ma. Lud wpadnie do portalu. Wleci do... Kane'a tam. Kane wszystko zabierze. O, jest wzmocnienie, no jestem pod wrażeniem. Jedno bo jedno, ale zawsze. Dobra, mamy to. Kolejny kroczek za nami. Jest fioletowa miksturka. Ostatnia odnoga, zatruwacz duszy. No,
Trochę to potrwa, ale będzie można go mrozić. Zrobimy podobny zabieg z portalem, jeżeli... Bo to jest ten układ... No, to będzie ten gorszy układ, nie? Skoro... No chyba ta... No w sumie fajnie wyszło z tym portalem z kapliczki. No i co? I będzie ten level przed Diablo, czy nie będzie? Jeżeli by tu jeszcze z dwóch bossów było, oprócz tego z pieczęci jeszcze jeden, to na pewno, a tak to... No chociaż no dużo ich tu idzie. No dobra, może się uda ten level zdobyć. Troszkę się cofnę. Teleport pod przycisk prawy. Najemnik miksturka. No i bardzo ładnie. No nie uciekajcie, please. Tak, porobione. Duży talizman, no, może coś fajnego. Zębaty nóż. O, dobra, jeszcze dwie miksturki z maną. Mogę się kawałek przejść. A, to jest ten gorszy układ. Więc stanowczo trzeba będzie skorzystać z tego portalu z kapliczki. Co mnie tu strzelają? A, ładnie. Najemnik, mikstura. Dobra, idę po manę. Dobrze idzie. Dobrze idzie. Są mikstury fioletowe. Pozdrawiam cię. Talizmanik, uwaga, uwaga, uwaga. O. Aha, ten z siłą, dobra, to tę siłę zostawiam na wypadek, gdyby faktycznie te zbrojki trzeba było podmienić na starożytnych. To już mam dwa talizmany z siłą, ta. No jakby co, to nawet będę mógł dołożyć jeszcze trochę siły. No trzeba kombinować. Dobra, na razie mana, ta? Na razie mana, na razie zdrowie. Jakieś portale. Który to? Dobra, tutaj. Cyk. Dobra, czyli talizman niech sobie na razie tutaj gdzieś będzie. Miksturki fioletowe mogę zostawić. Tu? Nope. A. Dobra. No będzie ten level, myślicie? Chyba będzie, co? Ja wiem, co tego bossa. Ej, co to tu się dzieje, halo? Dobra, dałem mu fioletową. Nadszedł ten moment. Ach. Dobra. No to, żem fioletową stracił. No w sumie tak niepotrzebnie to wyszło. Dobra, dokupię jeszcze tych miksturek. To, tak? Cyk, tak jest. Dobra. Tego chciałbym załatwić, bo nie ma gdzie uciekać. Tak, ten też za bardzo nie ma gdzie uciekać. Chociaż... Okej. No nie no, chyba level dostaniemy, no. Czyli tak, otwieram tutaj portal, tu wypuszczam, tutaj klikam, tam wracamy. Miksturki są, fioletowe też.
sobie zdrowie odnowię w kuli, cyk, bo nie ma autoregeneracji. No i teraz będziemy mrozić obstawę zatruwacza duszy. Nie wiem, jak mnie będzie daleko gonił. Różnie to może być. Najemnik, ty się trzymaj na razie z dala, please. No jest okej, tylko żeby nie podeszli tutaj wszyscy od razu. Ach, dobra, mam teleport pod ręką. Błyskawice mi się na razie nie przydadzą. Uciekajcie. Cyk. Okej. Teleport. No ale trochę ich tam pomroziłem już. A jest bosior. Dobra, a jakby tak bossa samego tu wyjąć? Dobrze. Bez obstawy nawet. No da. Ta bez obstawy. Ale dobra, tego pana jadu porobię. Jest level! Brawo. Brawo ja. Okej. Nie ma mikstur. Mikstury to nie w tym kierunku, Procek, tak? Mhm. Ale będzie starcie z Diablo zaraz. Może tak. Żywotność. Jeszcze jednak żywotność. I to pole statyczne teraz. Cyk, tutaj. Niech to jednak będzie. Jako synergia do nowy. To jest to, tak? Tak jest. W różnych miejscach się ten portal pojawia tam. Najemnik już dostanie miksturkę, coś tam się leczy ten zatruwacz pomału, nie szkodzi. Dobrze, że nie ucieka. Z tym speedem jakby gdzieś uciekał po tym całym sanktuarium, to by była masakra. I co? I oczywiście fioletowej nie ma, tak? Mana, leczenie, dobrze. No nie ma fioletowych w tej grze. Trzeba jeszcze wybić obstawę. No najemnik poziomu przed Diablo nie zdobędzie. Nope. Proszę się tu wycofać. Dobre mrożenie. Dobre mrożenie, wszyscy pod kontrolą, wrogowie. Dobrze. Szmaragdzik. Olać miecz. Chociaż możemy sprawdzić. W końcu na Arasie poleciał, może jakieś tam super bonusy ma. Może apniemy. Nie, no raczej już go nie będziemy mapować na poziom drugi i później trzeci dla najemnika. Aż taki potężny to pewnie nie będzie. Chociaż szansa jest. Jeszcze jakiś? Wszyscy! Wypuszczamy Diablo z piwnicy. Trzeba się tutaj jakoś jeszcze ogarnąć troszeczkę. Kane na mięso armatnie mógł wyjść. Może stworzymy jeszcze talizman, co? To jest ten. Jakiś może fajny wyjdzie na Diablo. Nie wiem, czy jesteście na to przygotowani psychicznie, na ten potężny talizman, który tutaj za chwilę wyjdzie. O, no nie jest zły. Dobra, zostawiamy go na Diablo, to za chwilę, tylko tak, posprzedajemy te wszystkie... Zbrojki, miecze. 35 tysięcy. O, Jesus. 1260. Maksymalne obrażenia, minimalne i procent do obrażeń. No, taki mieczol. Ile to poziomu wymaga? 19. Nawet nie jest źle. Ja wam powiem, na 19 level taki mieczyk. No ale nope. Więc walka z Diablo. Weźmy te talizmany, tak? Dokładnie które? Dokładnie ten ze zdrowiem. Ten ze zdrowiem, na wszelki wypadek, bo to wiadomo, Diablo. No i wezmę te fortunek Hida tak na chwilę.
No nie wiem, no tak sobie wezmę, no. Wezmę jeszcze fioletową. No najemnikowi nie będę dawać tutaj fioletowych. Padnie to padnie. Będę ganiał się z Diablo. Ważne, żeby mieć pod ręką teleport cały czas, tak? Znaczy na początku pole statyczne, to wiadomo, trzeba będzie z tym polem go pojechać. Mhm. No i tyle, no. Dzień dobry. Dobra, więcej mu nie zjadę. Polem statycznym. O, no to teraz. No to teraz się zaczyna zabawa. La la la. Wyłączamy mapkę. Cyk. No zobaczymy. Znaczy tak. Resy ma wyzerowane, nie? Resy ma wyzerowane. Trochę to potrwa. Przyzwyczajajcie się już do walki ze starożytnymi, bo będzie to wyglądać jeszcze wolniej. Ale skoro resy ma wyzerowane, znaczy jest bezpiecznie i to bardzo. Szybko mu schodzi to zdrowie. Bardzo szybko mu schodzi. Jak resy wyzerowane mistrzostwem, to bezproblemowo. Tej szybkości rzucania czarów. On w ogóle nie biega, nie szarżuje tu na mnie. Fortuna Khida sprawi, że wypadnie skóraż mi Yomaga. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Dobra. To nie widać zbrojki, znaczy wpadła w ogień. Widać nóż do rzucania, miecz długi, jakąś włócznię, toporek i korbacz. Znaczy tak, bojową strzałkę trzeba sprawdzić dla barbarzyńcy na pewno. No to taka Fortuna Khida właśnie, nie? I właśnie, ja to w ogóle... A to w ogóle z Fortuną Khida to powinienem te miksturki z maną kupować, nie? To kasa by nie schodziła, no ale... Nie będę za każdym razem przecież... Fortuny Khida brał, no nie, no tutaj nic nie ma. No ale dobra, no czwarty akt porobiony, jakby nie patrzeć. No nie było jakoś bardzo groźnie dla naszej postaci. Najemnik padał, bo padał. Fioletowe nie lecą, no trochę ich straciłem. Kasy się traciło, ale z tą kasą mimo wszystko jakoś się nawet udało tutaj wyjść do tego 500 000 znowu. No, jakoś dla samej czarodziejki groźnie nie było, jak bardzo się uważa. To jest ten talizman zarazu, no nie wiem... 35, no fajnie by go było zostawić, ale w takim razie, który talizman ja bym miał teraz przelosowywać, bo nie mamy takiego drugiego. To niech jeszcze sobie będzie tutaj gdzieś. Aha, tutaj mamy to z siłą, dołożę tutaj też to z siłą. Jakby ta siła faktycznie była potrzebna. Nawet obrona tu jest. Dobra, to zdrowie... Dobra, tego nie wiem, zostawię to może dla tego nekromanty na przyszłość. To jest talizman z Diablo, czy tam z Bala, nie wiem, taki najlepszy możliwy do przelosowywania, który trzymamy w trybie dziedzictwo. Więc niech on sobie będzie. No tego się już pozbędę, sprzedam. To miało być na samego Diablo, tak chociaż ja mogę też zostawić gdzieś na starożytnych w sumie. Pozdrawiam. Ale nie będę z tym chodził teraz. Nie ma procenta do obrażeń. Nie, no słabe. Nieważne, to nie. No dobra, czwarty akt zakończony. Diablo został pokonany, a kamienie duszy zniszczono w piekielnej kuźni. Nie to. Oprócz jednego. O, Ip. Ip przyszedł na gotowe. Pozdrawiam cię. Kane, wyjdź z portalu w tej chwili. Bo nie mogę tym... O, dobra.
No, czyli czwarty akt cały na jedną sesję nagraniową poszedł. Ten drugi odcinek taki wydłużony mocno, no ale... Ale tak wyszło fajnie. No dobra. W następnym odcinku będę się przeciskał pomalutku. Żadnych lokacji pobocznych, nic. Idziemy prosto po questach do samego bala. Znaczy, bal to tam nie problem, ci starożytni, to tak. Trochę to potrwa, ale damy radę. Znaczy, starożytnych ogólnie postaram się, no nie wiem, czy to jest ten etap, kiedy powinienem już o tym mówić, jakoś tak postaram się, wykorzystując teleportację, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nawet pojedynczo z nimi walczyć. Wiecie, tak jeden na jeden, bo to da radę zrobić. Zobaczymy. Najpierw trzeba tam dojść bezpiecznie. Trzymajcie się, na razie.